Dzień dobry kochani, Kamila Zawłocka, zadzieram kiecę i lecę. Polacy za granicą, tak trochę, a trochę inaczej. Dzisiaj słuchajcie, mam mega przyjemność i bardzo się cieszę, że udało mi się spotkać Don Jose z Kostaryki, którego znam już kilka lat. Niesamowita historia, słuchajcie, także zapraszam. Jose, który Polakiem nie jest, ale tak jakby trochę. Estuvimos hablando casi dos horas ahora, pero en español. Ahora vamos a hablar en español o cambiamos a polaco? Spróbujemy po polsku. Spróbujemy po polsku. Spróbujmy zacząć od tego, że właściwie to dlaczego Don Jose miałby być Polakiem i co ma z Polską wspólnego? No, to znaczy ja... Jak miałem 18 lat, pojechałem do Polski na studia i tam byłem prawie przez 6,5 roku. Także dużo z tego mojego życia i z takiego etapu, gdzie mogę powiedzieć, że to jest chyba jeden najlepszy moment dla mnie w moim życiu, bo tam spędzałem ten czas w Polsce. Polskę mam w sercu, połowa mojego serca jest w Kostaryce, jak połowa jest w Polsce. To właściwie ja mogę to samo powiedzieć. Tak? Bo na mnie tutaj wołają Kostarykana Poloka. Ja wracam z ogromną radością do Fortuny, słuchajcie, jestem tutaj trzeci raz. Dwa razy byłam na kilka miesięcy, teraz niestety tylko na kilka dni. A Don Jose odwrotnie, dlatego że po tych studiach jeszcze wiele razy Pan był w Polsce, prawda? Tak, już kilka razy tam byłem. Także od 79 roku aż do przed pandemią to kilka razy tam byłem w Polsce. No dobrze, ale jak się zaczęła ta historia? Jak to się stało, że 18-latek z Kostaryki nagle się znalazł w Polsce? No, ja mieszkam, bo jeszcze nadal mieszkam w tym samym miejscu, gdzie urodziłem się. I to miasto to jest taka wioska, to znaczy ogólnie dla Polski to jednak teraz jest bardzo małym miastem, nie? Ale wtedy to była jeszcze wioską nawet dla nas. I w tym momencie u nas uniwersytetu nie był. Także dla takiego jak ja, że chciałem studiować, to trudno było i warunków domu też nie było, żeby na studia mnie wysłać. Okazało się, że w tych czasach kraje socjalistyczne, nie, z tego etapu życia dawali stypendia na kraje Ameryki Łacińskiej. Ja wpisałem się do tego, nie, mając nadzieję, że dostanę te stypendium. No i tak dostałem do Polski po prostu. Nawet muszę powiedzieć, że na początku napisałem się do innych krajów, bo to tak daleko dla nas w tym momencie, w tych czasach, nie? Teraz jest bardzo blisko, internet, wiesz, informacja jest tylko na klik i już masz wszystko, nie? Ale wtedy telefonów nie było, wiesz, informacji. Mimo to w szkole nas mówili o Europie, o rzekach, o granicach, o ubikacji różnych krajów europejskich. Także coś tam pamięcią mieliśmy o Polsce, nie? Ale bardzo mało, nie? I no, wybrali mnie i w ten sposób pojechałem do Polski dzięki temu. No dobrze, i teraz 18-letni Jose ląduje w Polsce, wysiada z samolotu i to jest moja ulubiona historia z Pana ust. Co się wtedy dzieje? No, jak ja dostałem informację, że miałem stypendium, to miałem tylko 3 tygodnie, żeby się przygotować. U nas wtedy, żeby dostać paszport, trwało 3 miesiące. Wtedy mówiłem się z całą grupą, która miała jechać, bo mi nie powiedziano, że mam stypendium ostatniego, nie?
I oni czekali, aż ja dostałem paszport. Oni mieli zebranie z ludźmi, którzy mieszkali w Polsce, jak w tych czasach przyjechali na wakacje do Kostaryki. Także oni byli poinformowani o Polsce. Ja nie, ja w ogóle nie wiedziałem nic. Jak pojechałem, się dostałem na lotnisko, wysiadam z samolotu, wtedy nie było, to nasz sposób, żeby się dostać z samolotu do lotniska, to był pieszą, nie? Te schodniki schodziłeś, otwiera się te drzwi, ja wchodzę, a coś na mnie działa tak mocno, nie? I ja się pytam, co to jest. A do mnie jeden mówi, zimno, bo to była wiosna. Jesień. No i ja mówię, jakie zimno, co to jest? Ja mówię, słuchaj, bierz kurtkę i biegaj na lotnisku, nie? Jakie kurtki? Ja nie mam kurtki, nie? I ja mówię, jak to, a co ty wbrałeś na zimę tutaj? Ja mówię, no dwie koszule z długimi rękami. Oni mówią, gdzie to masz? I mówię, w balice, a to tam na budynku. No biegaj, pobiegałem do tego lotniska, bo za zimno było dla mnie. U nas takiej temperatury w ogóle nie było, nie? Jak w tych czasach jeszcze gorzej, nie? A wtedy w Polsce było zimno, nie? No i tak się dostałem na to lotnisko. Jak muszę powiedzieć, co się działo na lotnisku, to mi pozwolę, to ja mogę to powiedzieć. Zdecydowanie, tak? Bardzo proszę. No bo ja biegam do tego lotniska, do tego budynku, nie? Wchodzę i pytam się, gdzie są łazienki, nie? Ja nie potrzebowałem łazienki po prostu. Ja tylko chciałem się schować, tak się do ściany popieram i ja tak mówię. Kurwa, co ja tu robię? A 15 tysięcy kilometrów od domu? Co ja robię tutaj, nie? Po prostu, nie? Bo byłem tak wystraszony z tego zima, że nie wiedziałem, co robić, nie? No, tak się stało. No, mając lat 18, nie ma się co dziwić, że wystraszony. No, nawet w tej chwili myślę, że jak to 18-latek poleciał gdzieś, nie mając w ogóle świadomości, gdzie ląduje, to mimo tego, że mamy internet i telefony i tak dalej, to nadal by było strasznie przerażające, a wtedy to po prostu ja sobie nie wyobrażam. Nie, to jest też ciekawostka jest taka, że wtedy mogliśmy kupić bilet w ton, a z powrotem nie mieliśmy. Aha. Także wystraszony byłem, że tak daleko, taka zima, ja nie miałem biletu, żeby wracać. No tak. I pieniędzy nie miałem, bo za mało pieniędzy zrobiliśmy na ten wyjazd. Nie? No tak. Brat, no. No dobrze, i co na to wszystko rodzice? Bo ja się tak zastanawiam, że w tamtych czasach, żeby teraz ktoś z Kostaryki wymyślił sobie, że poleci do Polski, która kto wie, gdzie jest tak naprawdę i co się tam dzieje, i nie bali się? Oczywiście, że tak. Może ojciec nie. Wiem, że on patrzy na to inaczej niż mama, nie? Ale mama to tak. Nawet wiem, bo rozmawialiśmy na ten temat, jak już wracałem. I niedawno, bo na ten temat nie rozmawialiśmy, ale chorowała. Ona czuła się bardzo w trudnej sytuacji, nawet przez wiele lat ona tam, zanim ona się stosowała, że już ja tam byłem, nie? Pamiętam, że wtedy to tylko listy, a list trwało miesiąc w jedną stronę, list drugą. Jasne. A kiedy się pisało, a ja zapomniałem nie pisać, czy tak dalej, nie? A ona czekała na miesiąc, a ja nie napisałem. Takie rzeczy się pojawiły. Oczywiście dla niej to było trudno, bardzo trudno nawet. Ja sobie mogę wyobrazić, bo moja mama, mimo że mamy telefony i jest trochę inaczej, to i tak, jak teraz na przykład wylądowałam, Kostaryki się już nie boi, bo ja już tutaj mieszkałam, więc już wie, że mam całą grupę znajomych, a właściwie tu prawie rodzinę, bo ja zawsze mówię, że wy tu wszyscy jesteście moją drugą rodziną. Ale jak wylądowałam w Salwadorze niedawno, to moja mama była przerażona, że mnie tam zabiją, zgwałcą, okradną i cokolwiek. I mimo, że co jakiś czas pisałam wiadomości albo dzwoniłam, to się bała, więc ja sobie nie mogę wyobrazić sytuacji, gdzie jeszcze w takim młodym wieku po prostu, no mogę sobie wyobrazić, że mama była przestraszona całkowicie, nie? Bo mogło się przecież stać cokolwiek. No to ja mam ciekawostkę, to była taka, że
pierwszy raz, jak zadzwoniłem do mamy, to znaczy w moim domu nie mieliśmy telefonu, ale u ciotki, może 50 metrów od domu, oni mieli telefon. Ja napisałem, że będę zadzwonił, a wtedy w Łodzi trzeba było chodzić na pocztę i stamtąd tam był telefon, można było zamówić, zawołano i wtedy mogłeś porozmawiać, nie? No i ja nie liczyłem, że tam 8 godzin różnicy wtedy, nie? No i poszedłem, a ona była może druga, trzecia rano, nie? Ale ja tam, wiesz, po południu, także spokojnie poszedłem, no to poszedłem. Zadzwonię, a ciotka odbiera ten telefon, oni nie widzieli, to znaczy ja napisałem, ale jakoś list nie dotarł, czy coś takiego, nie? I ciotka się obudzi, ja mówię, że to ja, nie? A ona biega do mamy i puka w domu, nie? I krzyczy, że to ja, że zadzwonię, że nie by. Także ojciec, mama pierwsza wychodzi w domu, nie? Ojciec za nią, nie? A ja mam trzy siostry i jednego brata. I oni biegali za mamą. No i była taka sytuacja, że wtedy ludzie, którzy wracali z baru, po prostu w tym momencie chodzili na ulicę i patrzą, no i mówią, o, facet goni babkę. A mama, wiesz, prawie płakała, a moje siostry i brat krzyczyli. No tak, no i emocje po prostu. Emocja była taka, nie? No i faceci myślę, że ojciec goniła moją mamę. To dobra historia. Druga czy trzecia godzina, nie pamiętam. Ojej, historii z tych czasów pan ma tyle w ogóle, że to jest dla mnie bardzo interesujące, bo ja nie znam Polski z tamtych czasów, więc to jak na przykład opowiadał pan o tym, że najpierw przyjeżdżając do Polski trzeba było się stawić w szpitalu, tak? I robiono wam testy. Tak. W tym samym dniu, jak dostaliśmy się na lotnisko, to zabrali nas na dworzec, stamtąd do Łodzi, w Łodzi parę godzin tylko, żeby zostawić tam walizki i tak dalej, i do szpitala na badanie. Bo wtedy z różnych krajów światowych przyjeżdżali, także Polska miała dbać o zdrowie Polaków. No i badali nas, ja tam byłem przez 3 dni, bo pierwsze dni to jest taka sytuacja, że no, robię badanie na serce, na głowę, no, włożą ci różne rzeczy, nie? Krwi, badanie, moczu też, ale jak chodziło o kalę kału, nie? No każdy ze strachu, ze stres, to wiesz, nie może iść do toalety. Do toalety, nie? No i po trzecim dniu nas było 20. No i przychodzi jeden, z którym najbliższy tam w tym momencie był, z Kostaryki też. I mówi do mnie, że jedna dziewczyna z naszych miała iść do toalety, nie? I ja mówię, no i co? No daj jej to, żeby ona wchodziła jej kał, nie? I wtedy, wiesz, wychodzimy, nie? No i tak robiliśmy. No ja dałem jej, mój kolega też dał jej, ona wchodziła do tego. No i robili badanie i nas zwolnili, a reszta została. No i jak mieliśmy wychodzić, to oni pytali, co robiliście? No robiliśmy to tak, że następny, który idzie do toalety, niech włoży. Dla wszystkich. I tak było. Ale to bardzo sprytne dzieciaki, żeby wpaść na to w ogóle, żeby z jednej próbki kału przebadali 20 osób. No, ale wiesz, dobrze, że trafiliśmy, że nie miała pasożyty, nie? No tak, wtedy wszyscy bylibyście na kwarantannie mniej więcej, tak? Bo tak było. To znaczy, u nas w kraju już w tamtych czasach to nasz system zdrowia był bardzo solidny, bardzo dobry. Różnica nawet do tej pory jest bardzo, bardzo dobra. No i teraz sobie tak myślę, że jeżeli ktoś ogląda ten film, to pierwsze pytanie, które się nasuwa, to skąd ten język polski? Bo język polski jest bardzo trudny i wszyscy wiedzą, że ciężko przyswoić. Pan mówi pięknie po polsku, nawet nie słychać tego tylko akcentu w ogóle.
A przecież minęło też kupę lat, więc jak to było na początku? No bo rozumiem, że jak pan poleciał, to po polsku nic, prawda? Nic. Ja nawet jednego słowa nie znałem, jak się dostałem do Polski. Tylko, że nas zabrali na takie studium języka polskiego w Łodzi, tam 9 miesięcy, gdzie nam podstawowe rzeczy polskiego języka nam uczyli. Nie? Ale nie wystarczy, bo jest taka sytuacja, że mieszkasz z kolegą z Kostaryki, idziesz na lekcje od 8 do 16, a potem wychodzisz i nadal rozmawiasz po hiszpańsku. A to trzeba zmusić więcej, nie? I może ja miałem całe szczęście, że chodziłem bardzo dużo. Z Polakami bardzo dobry kontakt miałem od samego początku. Z moimi kolegami, jak już się dostałem na Akademię Rolniczą, to moje najbliższe rodziny, mogę powiedzieć, bo tak czuję to do tego momentu, jak myślę o nich, nie? Jak rozmawiam z nimi. Także z nimi, tak non-stop, cały czas po polsku. I także miałem najlepszych nauczycieli po Polacy. No nie? Tak. No i już na lekcji, codziennie rozmawiasz, codziennie słuchasz telewizji i tak dalej. Także ja wiem, że już pomału zaczynam zapomnieć niektóre słowa, nie? Miałem może pół roku, że nie rozmawiam tak po polsku jak teraz. Ale jakoś nie zapomnę, nie będę zapomniał tego. To jest ważne dla mnie. Dla mnie to istotne w życiu, czy masz ten język. Voy a cambiar a español, hablando sobre el idioma, porque luego la gente me va a decir que es un polaco de Costa Rica y que no habla español. ¿Sabes? Porque tú, hasta el acento usted tiene así que no se escucha. Entonces ahora vamos a hablar en español. Perfecto. Ok. Encantado de la vida. Dla was napisy są na dole. Spróbujemy po hiszpańsku, dlatego że Don Jose musi udowodnić, że jest też z Kostaryki i po prostu ma tylko español, a nie tylko mówi po polsku. Y ahora, usted dice sobre aprender el idioma cuando está con la gente y cuando ve la tele y cuando está con el idioma al lado. Y eso es mi teoría, porque yo tenía alemán en la escuela 15 años y siempre digo, en alemán entiendo, pero para hablar, nada. Y inglés y español, que tengo fluido ahora, aprendí en la calle. En plan, con amigos y con todo esto, no tuve ni una clase. Entonces, usted dice lo mismo, que así es la forma que se aprende muy natural, ¿no? Sí, y eso es, esa es la naturaleza del ser humano. El niño nace, ¿y qué es lo que hace? Ponerle atención al padre, ¿qué es lo que dice? Repite, repite, repite y después habla. Es decir, la forma, inclusive los niveles de los sistemas modernos de aprendizaje de un idioma están enfocados en eso, no enfocarse ni en la gramática. Exacto. Porque un niño no le pregunta al papá, papi, comer, ¿qué? O comió, ¿cómo se dice? ¿El pasado? Claro. No, solo lo dice. De tal forma de que eso me pasó a mí. Bueno, yo allá disfruté al máximo. Mi estancia en Polonia yo lo disfruté al máximo. Hubo que tomar... Con el polaco. Sí. Yo nunca había probado vodka y después era de las empresas, todas las fiestas, todo lo que significaba el trato con los polacos en general. La amabilidad en las casas, disfrutar de aquellas comidas tan especiales que el polaco tiene en su gastronomía en la casa. Eso lo hace a uno interactuar mucho. Yo eso sí lo hice. En algunas oportunidades llegaba al cuarto y no había campo para mí. Yo tenía que ir a buscar dónde
porque estaban mis amigos polacos durmiendo. Ajá. En mi cuarto y en mi cama. Y, no vaya, busque dónde, porque no hay campo. Y me echaban. Con ellos tenía ese tipo de amistad, ¿me entiende? Entonces, se aprende mucho y es en el inconsciente que te queda por naturaleza, quizás, hablar. ¿Y de comida polaca a qué le gusta? Uf, embutidos. Yo recuerdo, tenía dos compañeros que siempre llevaban, dos o tres, que llevaban jamón, shinka. Shinka. Y, ellos la escondían porque yo se la robaba. Ellos primero las dejaban en la shaf, ahí en el armario. Y, sí. Y yo iba, cortaba, pero me gustaba y me abusaba. Entonces llegaba, ¿qué pasó? Yo no decía nada. Pero después vieron que era yo. Entonces tenían la shinka en otro cuarto. Nunca lo dejaban en el de ellos porque yo se lo robaba. Ay, qué bonito. Los que son los embutidos para mí, los embutidos caseros. Los de, no sé de qué ellos. Son embutidos. Shinka, todo de carne, ¿no? Sí, de carne, uh-huh. Todo lo que es carne. Ok. Salchichón o sí. Verás, ahora es mucho más complicado encontrar así de pueblo. Sí. Yo entiendo, algo más industrial. En aquella época, cada momento, sí. Yo viví el momento de antes del Estado Boyenne, durante el Estado Boyenne y después del Estado Guerra. Uh-huh. En esa época y más después del Estado de Guerra, las limitaciones con todo el bloqueo norteamericano, que no había comida. Yo usé la carta esta donde un kilo de arroz se había que cortaban a uno, un kilo de. Yo cambiaba el arroz porque la base nuestra de la comida es arroz. Claro. Y ustedes es papas. Sí. Entonces yo cambiaba el arroz, porque los polacos no comían arroz. Entonces yo tenía mucho arroz y todas las cartas siempre daba la otra parte. Yo estuve en esa época, entonces los polacos o las familias se las ingeniaban eso. El polaco siempre es muy creativo, he tenido esa virtud, ¿verdad? Y en sus casas tenían, en las sótanos, tenían esas comidas. Yo cuando iba a esos sótanos quería traerme todo, pero uno respetaba mucho. Ya en una casa no, ya en una casa yo lo robaba. Ay, qué bien. Y dice usted que había mucha fiesta también, ¿no? Me ha dicho una, dobra, zmieńmy na polski może. Mówił pan o jednej imprezie, gdzie była przemycana wódka w sposób bardzo też kreatywny. No, jak dostaliśmy do tego szpitala na te badania, to byliśmy 3 dni, czy nocy, 4 dni, coś takiego. Pierwsza noc to tam spędziliśmy, a następnego dnia przyszli do nas Kosterikańczycy, którzy mieszkali w Polsce, studiowali. No i nam zamówili, żebyśmy robili tam imprezy na szpitalu. Jak to robić, nie? No i że on w nocy wprowadzi do naszej ulicy parę butelek, pamiętam, wódkę. Braliśmy od podłogi to coś, jak się nazywa to po polsku, co włożyć. Od poduszki, poszewkę. Poszewkę. No i wiązaliśmy z tym, co mieliśmy z tego. Paski. Nie? Braliśmy wszystkie paski i z jego piętra, z tym na dół, facet, kolega włożył tam parę butelek wódki i do góry. I w nocy robiliśmy imprezę. Byli ludzie z Afryki, byli ludzie z Azji, parę tam osób. No aż pielęgniarki zauważyli, że mieliśmy zamknięty jeden pokój i że tam bawiliśmy się. No wtedy, wiesz, afera. Całe szczęście, że
badanie krwi robili dzień wcześniej. No tak. No tak. I zabrali wam paski, tak? Tak, wszystkie paski. Przez te ostatnie dni to nie mieli innych pasów. Mam mały prezent z Polski. Niestety ja podróżuję z bagażem podręcznym, także mam taki mały plecak. Także kiełbasy nie przywiozłam, ale przywiozłam polską malutką cytrynówkę. O kurcz, tak, dla zdrowotności, jak to w Polsce się mówi. Moja babcia zawsze mówiła, że dla zdrowotności, bo jeden kieliszek wódki to zawsze na zdrowie służy. Oczywiście, że będziemy to wypili. Dziękuję bardzo, naprawdę. Bardzo proszę. Jestem bardzo szczęśliwy, że takie rzeczy mogę dostać. Następnym razem spróbuję przywieźć szynkę. Z wioski. Ja pochodzę z małej wsi, także może się znajdzie prawdziwa szynka jeszcze wtedy. Tak, no pamiętam, te jedzenie to naprawdę to były najlepsze. Też i tyle rzeczy z tymi, kiedyś pierwszy raz, że poszedłem na kolację w Polsce do domu, ja nie widziałem, że to wtedy, nie? W każdej rodziny to brali kanapki. Mm-hmm. Przede wszystkim kanapki na kolację. No i ja miałem takiego kolegę z Chile. Z nim nie mieliśmy w czasie wakacji, nie? Nie mieliśmy pieniędzy. I wtedy była taki kolega z Polski, Leszek Mizgierz, gdzie oni mieli produkcję jaj, taką obory. No jak ja nie miałem pieniędzy, to od razu pojechałem do niego, że pracował, że tam jest. Ale oni chyba widzieli, nie wiem, może nie. Ale z Leszkiem na ten temat rozmawiałem kiedyś. Nie? No i ten Chileczyk mówi do mnie, co będziemy robili, nie mamy pieniędzy, jak będziemy mieli, no to pójdziemy do Leszka, nie? Mm-hmm. Ale tam pójdziemy pracować, nie? Nie jest to, że pójdziemy tylko, żeby wiesz, bo oni pracują mocno ciężko, nie? To znaczy ciągle tam jest praca, nie? Przy tych kurach. Mm-hmm. No mówię, tak, ja wiesz, ja zawsze tu i tak dalej, nie? A on studiował ekonomię. No i ja tak się patrzę na niego, mówię, no łopaty no, nigdy nie brało, tak, no zobaczymy. No tak. No jak się dostaliśmy tam, naprawdę nie braliśmy kolacji, dzień wcześniej, obiad i śniadanie i obiadu jeszcze nie mieliśmy. Także dostaliśmy się na kolację. Aha. No, a ja tak mówię do niego, słuchaj, jestem głodny, a ten też, mówię, ja jestem bardzo głodny, nie? Dobra, oni będziemy mieli kolację, zobaczysz. No, a przychodzi do nas Leszka mama i nam się pyta, bierzecie kanapki? A ja się patrzę na niego, ja mówię, nie, bo myśleliśmy, że będzie drugie, wiesz, jedzenie po prostu, no tak. A nie kanapek. No tak, wiesz, tak biorą wszystko, nie, na stole, każdy tam je, a my nie bierzemy kanapki, bo czekaliśmy na jedzenie. Ale to tak do patrzymy. Dzisiaj, tak do dzisiaj się je kanapki na kolację, tak? Ale my nie wiedzieliśmy no na jasne. Ten temat, nie? A nagle ja tak patrzę, kurde, wbierają te talerze i wszystko. Stolik już pusty, a ojciec Leszka postawia tam pół litra wódki. A ja się patrzę na niego i na tego Chileczyka. I mówię, słuchaj, brali już, a to miał być kolację, nie? Nie będziemy pili, bo jeden kieliszku to no tak. Także woła Leszka do kuchni, mówi, słuchaj, Lechu. I wytłumaczyłem o sobie. A on się śmiał, poszedł do mamy i włożyła znowu tam kolację dla nas. Dopiero po tym mogliśmy wypić tam. No, po kieliszka oczywiście, bo tam nie było zabawa, ale... No i mówi pan, że wraca pan do Polski co jakiś czas, prawda? I zmienia się Polska? Bardzo, bardzo, bardzo dużo.
zupełnie co innego, można to powiedzieć. Ze wszystkich względów, nie? Ze wszystkich. Ja się dostałem po 11 latach, od kiedy skończyłem studia. Już było po socjalistycznym systemie, nie? No i już można było widać tą zmianę. A teraz, to znaczy kilka lat już nie byłem, ale do tego momentu ostatniego jest bardzo dużo, bardzo dużo. Mm-hmm. Ekonomia to zupełnie inna, nie? Rzeczy, w ogóle gospodarkę, nie? Zupełnie inna. Mm-hmm. Produkcja, no jesteście na poziomie europejskim tego rozwoju, nie? Także bardzo dużo się zmieniło. A jest pan w kontakcie z tymi Polakami, których pan wtedy znał? Tak. Ja z nimi ciągle mam kontakt. Oczywiście internetem, nie? Przede wszystkim tam z kilkoma, które najbliższe kontakty miałem. Ale całe szczęście, że jak ja się dostaję, najwięcej okazji, to większej grupy, naszej grupy całego roku spotka się i bardzo przyjemny i oczywiście dla mnie to jest specjalny moment, nie? Ale wie pan, że oni po tym filmie teraz się dowiedzą o tych kradzieżach szynek? Ja wiem, no oni wiedzieli, że ja to robiłem, ale wiesz. Teraz już wszyscy będą wiedzieli. Jakby pan mówi z takim mega sentymentem o Polsce, wynika to pewnie z tego, że to były też jakby młodzieńcze lata, prawda? I taka wolność i odkrywanie czegoś zupełnie nowego, ale jest coś, za czym pan z Polski tęskni najbardziej? Całej Polski, oczywiście. Ja czasami spojrzę się na te zdjęcia, które miałem. Profesory, profesorowie, ci ludzie też bardzo dużo wpłynęli na mnie, nie? Niektórzy ostry, niektórzy, wiesz, lżejsze, ale każdy miał swoje, wiesz, na wykształcenie mnie. Polska ogólnie, nie? Język polski, to też jest bardzo istotny dla mnie, bo naprawdę jest bardzo trudny. Ja, jak byłem w tym studium języka polskiego, jest taka sytuacja, że może po 6 miesiącach jest bardzo skomplikowany. Bo na początku, wiesz, uczą ci, jak jest 1, 2, 3, 4. Ty pamiętasz to, nie? Ale jak już mówią o chemii, o różne rzeczy, to już zaczyna się to rozszerzyć się i skomplikować się dla każdego. No tak. Jak chcesz, nie pamiętasz to, co miałeś 2 miesiące temu, wtedy zaczyna taki stres. Mm-hmm. U nas się mówi, że to jest moment, kiedy bardzo dużo ludzi zrezygnuje i wraca. Ja nawet miałem taki moment. Ja mieszkałem na 7 piętrze, nie? Tu się uczy, nie pamiętam nic i uczę się dużo i nie pamiętam, nie? I nagle biorę wszystkie książki. I wrzuciłem przez okno, nie? I tak się położę do łóżka i mówię, nie, cholera z tym, nie? A nagle tutaj jeden nie puka, tylko wejdzie do domu, też krzyczy na mnie i mówi, cholera, ja nie wytrzymam. I ja się patrzę na niego, tak jeden z Kostaryki, nie? I zaczyna się śmiać, nie? Ja, a on mówi, ty z czego się śmiejesz, ja nie wytrzymam. I ja mówię, zobacz tam przez okno, nie? A on się patrzy, a co to jest? Czemu leżą te wszystkie książki tam? No ja też nie wytrzymam, wytrzymam to. Zaczęliśmy tak się zmieniać. I tak do niego mówię, wiesz co jest najgorzej, nie? Co? Że musisz na to po te książki, bo jutro mamy egzamin. No i na to i z powrotem, nie? Bo są momenty, kiedy ty myślisz, że nie wracasz, czy zostasz,
ale na końcu zostajesz i dla dobrego dla każdego. Nie? Ja to dobrze znam, ja też miewałam takie momenty, jak tak. Studiowałam po hiszpańsku, znając 5 słów po hiszpańsku, więc tak. No. Tak, tak. Wszystkie litery języka hiszpańskiego są w języku polskim, ale nie wszystkie litery języka polskiego są w języku hiszpańskim. Na początku, jak jechaliśmy pociągu, jak wychodziliśmy ze szpitala, dostaliśmy do akademiku. I pierwszy dzień, jak ja już wchodziłem do tego tramwaju, u nas tramwaju nie było, wtedy dla nas ciekawostka, nie? Wchodzę, no idę tam z takim kumplem, nie? I ja tak słyszę, jak Polacy mówią, nie? I naprawdę ja tak do siebie mówiłem, chuder, kiedy te gwizdy się będę uczył, bo ja tylko słyszałem psz, 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 psz. Ja, no tak myślałem, nie? No, że tak. To brzmi bardzo fajne, zupełnie inne dla nas. I to jest skomplikowane. Również jeżeli chodzi o fonetykę, na przykład i, o i. Dla nas hiszpański, łaciński to jest, wiesz, tak. Bardzo prosty, nie? Także jeszcze gorzej dla nas. I to tylko jedna i. Nie? A ja nie potrafiłem mówić i. Nie mogłem. Może po 3 miesiącach przychodzi jeden i mi wytłumaczył, jeden Kolumbijczyk, znajomy mój, nie wytłumaczył, jaka jest różnica między i a y. Ja już, dobra, a potem 3. No ja mówię 3, 3, etc. Nie? I przychodzi ten z Kolumbii, który on cały czas mieszkał z Kostarykańczykami i mówi do mnie, powiedz 3 po hiszpańsku. A ja mówię 3, 3, bo my nie mówimy tres, my mówimy 3. No, już powiedziałeś 3. Ja tak się staram i mówię, dobra, tak, 3, 3. Z tego mogłem zauważyć różnicę. Dzięki temu szybciutko się dowiedziałem, jaka jest różnica. Potem mieliśmy bardzo dobrą nauczycielkę, bardzo dobrą. Ona cały czas nam powiedziała, chodźcie na zabawy, idźcie na imprezy, chodźcie na dyskotekę, tam będziecie pogadali po polsku. No i dosłownie tak robiliśmy. Dlatego pan tak dobrze wspomina Polskę teraz. I też tak. Dokładnie. Ja tę serię o Polakach za granicą, którzy nie zawsze są całkowicie Polakami, prowadzę już od dłuższego czasu i zawsze zadaję pytanie, czy wrócisz do Polski? Tak, ja cały czas marzę, że tak, nie za Polską. Oczywiście to w moim wieku to trudno pomyśleć, żeby, wiesz, zostać tam w Polsce. Ale mieliśmy spotkanie w tym roku, odmawialiśmy, bo oczywiście przez tę pandemię, ja miałem już iść. I moje koledzy powiedzieli, że w przyszłym roku będzie. Nawet cały czas oni mnie pytają, kiedy ja bym mógł pojechać. I prawie ja stosuję miesiąc przynajmniej i oni zorganizują tam spotkanie. Zawsze jak jadę na 3 tygodnie, bo pojechasz na mnie i to nie warto dla mnie. No i oczywiście w przyszłym roku to będę w Polsce na pewno, na pewno. To ja mam nadzieję, że jeżeli ja też będę wtedy w Polsce, to się spotkamy też w Słupsku. Oczywiście, oczywiście. Wspaniale. Bardzo serdecznie dziękuję, Don Jose. Muchísimas gracias. Un gusto enorme. Bardzo mi jest miło. Jest to dla mnie jedna z najciekawszych historii, jakie poznałam, dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się nagrać, bo przecież poznaliśmy się już dobre 5 lat temu chyba. Tak. I ja po prostu z otwartą buzią słuchałam tych historii, więc bardzo się cieszę, że Wy mogliście też dzisiaj usłyszeć.
Mam nadzieję, że nie nasze ostatnie spotkanie. Z pewnością, że nie. I mam nadzieję i życzę powrotu do Polski i odnalezienia dobrej polskiej wiejskiej szynki. I życzę wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim, bo to najważniejsze. I ciągłych podróży i zapału do życia. I wszystko będzie wtedy dobrze, myślę. Dziękuję bardzo. Oczywiście takie spotkanie też dla mnie jest bardzo, bardzo ważne. W ciągu rozmowy czułem się, jakbym był w Polsce, no naprawdę. Dopiero potem patrzę tutaj i jestem w Costa Rica. Naprawdę, myślałem, że jestem tam. Dla Polaków to wszystko, wszystkiego najlepszego, ogólnie. Czuję, że to są czasy, kiedy trzeba się przyjmować razem, że trzeba pomyśleć troszeczkę inaczej niż dawniej. Za dużo już minęło w tym życiu, żeby pomyśleć tak, jak zawsze myśleliśmy. Pomału ludzie trzeba, musimy po prostu myśleć na innym ludziom, każdym pomagać każdemu. Oczywiście nie jest łatwo, nie prosto, ale to jest jedyne wyjście z tego wszystkiego, bo czasy są trudne, ekonomicznie, klimatu i tak dalej. Zgadza się. Także no, wszystkiego najlepszego dla Polaków, dla Polski ogólnie. I dla Ciebie dziękuję bardzo, dla moich kolegów tam w Polsce. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam dla wszystkich. Bardzo dziękuję raz jeszcze. A Wam, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrypcji kanału oczywiście. A jeżeli odwiedzicie Costa Rica i okolice La Fortuny, to myślę, że możecie odnaleźć Jose tutaj i on Wam przybliży trochę kulturę tego pięknego kraju, dlatego że Costa Rica jest przepiękna i ludzie są wspaniali. Zresztą tutaj macie świetny przykład i naprawdę zdecydowanie warto. Ja tutaj się czuję jak w domu i mniej więcej takie same mam uczucia do Costa Rica, jak Pan ma do Polski, dlatego jestem mega wdzięczna i ja też zupełnie przez przypadek się tu znalazłam po raz pierwszy i będę wracać zawsze też, mam nadzieję. Dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam. Zapraszam do Costa Rica.